November Tango 031, Oscar Sierra 303. Witaj, Marek. Witam, Jarek, dzień dobry. November Tango 031, przy mikrofonie Marek się kłania. Kutach Bóg niedaleko Poznania. Jarek. Okej, Jarek, wszystko doleciało w 100%. Podobne wskazania od ciebie, nie? Podobne wskazania od ciebie do 5-4, do 5-5, nawet chodziła. W porywach nawet było z plusami. No, ja już się przeprowadziłem, że tak powiem, do Altany. Oczywiście z bazy też mogę korzystać. Mam tak tutaj skonfigurowane, że no, jakieś ciepło to się rozrobi w Baltance. Na tę chwilę 480 kilowatów. Antena oczywiście bez zmian, spiąłem się w linię bardzo blisko masztu na 24 metrach, patyk do ogólny, no jakaś tam lampa pcha tą moją modulację overover. Nie, to nie jest oryginalny. Oryginalny był podobny jak jest przy moim ten łuzie, właściwie taki sam, tylko jest inna wtyczka, tutaj jest RJ-ka, a ja co pozwoliłem zadetykować tutaj mikrofony PAN 432MT po jakiejś tej redukcji, rozumiesz też, że na tą chwilę z tego mikrofonu do tego mikrofonu mówię overover. Do Altanki jak zaraz jest, do Altanki jak zaraz malutkie, wygodne. Panel sobie tutaj usytuowałem, rozumiesz, blisko siebie, a matka gdzieś tam sobie na półeczce leży, nie? Także jestem zadowolony, mało miejsce zajmuje i nieźle się prezentuje. Do usłyszenia, 161 November Tango 031 i z tej strony 26 Oscar Sierra 303. Okej, wszystko dotarło z raportem 57 do 59, no ona dzisiaj, wiesz, nastąpiło załamanie pogody, było cały czas bardzo łatwiej, więc powiem nawet tak, już prawie latem było czuć, wyobraź sobie, takie były temperatury, no a dzisiaj naprawdę było załamanie, pokropiło dość mocno od samego rana wiaterek i obniżka temperatury. Jarek, dziękuję za krótkie kulezo, myślę, że te strzały propagacyjne będą coraz częściej. Życzę sobie dobrej soboty, dobrego tygodnia, niedzieli i oczywiście przede wszystkim, Jarek, dużo zdrowia. Do usłyszenia.